co na celu ma dzisiejszy protest? Dzisiaj z Wieloniem zbieramy się pod redakcją Gazety Wyborczej, ponieważ ta gazeta nazwała skandalicznym proces pisania kartek świątecznych przez uczniów szkoły podstawowej dla kombatantów na polskich Kresach Wschodnich. Pani redaktor, która pisała ten artykuł, w sposób ewidentny podburzała rodziców przeciwko pani dyrektor, która zgodziła się na to, żeby dzieci pisały te kartki. Również domagała się wyjaśnień od kuratorium oświaty, co można w moim mniemaniu przynajmniej odebrać jako próbę zastraszenia tej pani dyrektor. Dla mnie to jest jakiś kuriozum w ogóle, tak? To nie będzie zgody z naszej strony na zaszczuwanie ludzi, którzy zgadzają się na inicjatywy polityczne w swoich szkołach. A co w redakcji? Zobaczymy tam. To znaczy tak, jeszcze chciałbym podkreślić, że dzisiaj w całej Polsce są organizowane akcje solidarnościowe właśnie z Białymstokiem. W kilkunastu miastach Polski będą podobne happeningi. Chcemy wręczyć właśnie w redakcji wyborczej kartkę dla Stefana Michnika, dla kombatanta Ludowego Wojska Polskiego. Może widocznie są zazdrośni, że jego brat, czyli redaktora naczelnego, takie kartki nie otrzymał na święta, więc mu wręczymy. Z życzeniami właśnie męstwa i honoru, aby stały się przed polskim sądem w miarę sprawiedliwości. A także mamy taki uroczy dyplom przodownika walki z faszyzmem, który właśnie wyborczo produkuje u nas. Tylko czy nas puszczą, tak? Znaczy, zobaczymy. Zobaczymy, dziękuję. Znaczy, bardzo proszę. Dobra, jako organizator rozpoczynam dzisiaj zgromadzenie i żeby oni nas na górze usłyszeli, wszyscy razem, jak najgłośniej. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! 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 Specjalnie na tą okazję napisaliśmy dzisiaj piosenkę. Zaśpiewamy ją wszyscy razem. Po mnie raz powtarzamy. Tak jak Goebbels III Rzeszy! Tak jak Goebbels III Rzeszy! Dziś wyborcza kłamstwa szerzy! Dziś wyborcza kłamstwa szerzy! Jak trybuna ludu dawniej! Jak trybuna ludu dawniej! Dziś wyborcza kłamie jawnie! Dziś wyborcza kłamie jawnie! Panie Michnik, zrób pan mądrze! Panie Michnik, zrób pan mądrze! Zamknij się pan rasa dobrze! Zamknij się pan rasa dobrze! Zamiast chłopców z NSZ-u! Zamiast chłopców z NSZ-u! Chwali zdrajców i Sowietów! Chwali zdrajców i Sowietów! Dzisiaj dla nich jest faszyzmem! Dzisiaj dla nich jest faszyzmem! Oddać życie za ojczyznę! Oddać życie za ojczyznę! Przeszkadza czerwonym zdrajcom! Przeszkadza czerwonym zdrajcom! Słanie kartek kombatantom! Słanie kartek kombatantom! Bo wyborcze jest idolem! Bo wyborcze jest idolem! Bauman i Salomon Morel! Bauman i Salomon Morel! Nasza polskość powód dumy! Nasza polskość powód dumy! Norymberga dla komuny! Norymberga dla komuny! Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej, członek Podlaskiego Sztabu Ruchu Narodowego Adam Andruszkiewicz. Witam was bardzo serdecznie dzisiaj na tym zgromadzeniu, mimo że jest bardzo duży mróz i silny wiatr. Jak widzimy, jednak młode pokolenie nie zawodzi po raz kolejny. Po raz kolejny stawiamy się, aby bronić tradycyjnych wartości oraz aby nie dać sobie pójść w twarz. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, wyobraźmy sobie taką sytuację w normalnym kraju, że przychodzą młodzi ludzie do szkoły prosić, aby uczniowie tej szkoły mogli napisać kartki do kombatantów na święta, niesygnowane logo żadnej organizacji, ani tym bardziej partii politycznej, i mówią, że za darmo, z własnej woli te kartki wyślą dla tych kombatantów, aby im sprawić uśmiech na twarzy w wieczornej porze wigilijnej. I komuś to przeszkadza. Komuś to przeszkadza i ktoś pisze artykuł o tym, że jest to skandaliczny akt. Taka osoba potem, która zgodziła się na to, jest zaszczuwana, jest wymagane od niej, aby tłumaczyła się przed kuratorium, czyli instytucją, która bezpośrednio tą osobę nadzoruje, dlaczego zgodziła się na tak karygodne działania. Podburzani są rodzice, wmawia się tym rodzicom fakt fałszywy, trzeba to podkreślić, fakt fałszywy, że
te dzieci zostały wykorzystane w propagandzie politycznej. Jest to totalny absurd, jak można nazwać kartki do kombatantów na kresach z okazji świąt Bożego Narodzenia wykorzystaniem politycznym. I na to zgody naszej nie będzie. Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek zastrzywał ludzi, którzy włączają się do inicjatyw patriotycznych, którzy piszą fałszywe artykuły, aby tacy ludzie byli zastrzywani i byli publicznie pamiętani, bo tak w tym przypadku to wyglądało niestety. I naszej zgody na to dzisiaj nie będzie. Teraz niedługo wybierzemy się małą delegacją do redakcji Gazety Wyborczej. Mamy dla nich przygotowane tutaj takie małe prezenty. Pierwszy prezent jest to kartka świąteczna dla kombatanta Ludowego Wojska Polskiego, Stefana Michnika, bo uznaliśmy, że widocznie pozazdrościli być może nam, tak? Pozazdrościli tego, że wysłaliśmy na kresy kombatantom Armii Krajowej i NSZ-u kartki świąteczne, natomiast nie wysłaliśmy do czerwonych zdrajców z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i LWP, więc to nadrobimy. Przekażemy taką kartkę z życzeniami dla pana Stefana, aby miał męstwo i honor stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Drugim prezentem dla lokalnego działu Gazety Wyborczej jest taki piękny dyplom przodownika w walce z faszyzmem. Z faszyzmem oczywiście w cudzysłowie, ponieważ uważamy, że nazywanie działań takich jak pisanie kartek patriotycznych właśnie na święta, nazywanie ich faszyzmem, nacjonalizmem, aktem skandalu jest po prostu grubą przesadą i nie mówię celową manipulacją i na takie rzeczywiście sytuacje nigdy nie będzie naszej zgody. Dlatego takie ładne prezenty im, tym Państwu wręczymy. Mam nadzieję, że redakcja Gazety Wyborczej weźmie to sobie do serca i może przemyśli swoje zachowanie na przyszłość. Ich wizyty w Gazecie Wyborczej oraz na relacje kolegi Adama Andruszkiewicza. Żeby nas usłyszeli, że dalej tu jesteśmy i jest nas naprawdę wielu pomimo tak brzydkiej pogody. Wszyscy razem głośno. Norymberga dla komuny! Norymberga dla komuny! Norymberga! Dzień dobry. Proszę, mam dla Państwa prezenty z okazji dzisiejszej naszej akcji. Za artykuł, który Pani Domokowska napisała. Domanowska. To jest dyplom taki za walkę z faszyzmem. A tutaj nasze oświadczenie oraz kartka dla Pana Stefana Michnika. Pani Domanowska będzie wiedziała, dlaczego nadaje. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Przeciwko ogólnym zachowaniom Gazety Wyborczej. To oni nazywają powstańców styczniowych terrorystami. To Adam Michnik na kartkach swojej pseudo-polskiej gazety wybiela Jaruzelskiego i zdrajców Polski. Widzimy, że przybyła już delegacja. Prosimy o relację. No żadnych wielkich sensacji niestety nie przekażę. W gazecie nie widziałem naszych głównych bohaterów, tak, znanych właśnie z artykułów trpiących faszyzm, rasizm, nazizm, tak, homofobię, nie wiem, ksenofobię, szowinizm, tak, i nie wiem, co tam jeszcze wymyślą sobie. Była jakaś pani w sekretariacie, której nie znam, przyjęła u nas nasze dary, nasze dyplomy, tak, piękne oświadczenie, a także pocztówkę dla pana Stefana Michnika oraz serdecznie nam podziękowała, życzę wszystkiego dobrego, tak, jest pełna kultura. Ja myślę, że my też jesteśmy kulturalni dzisiaj, więc taka kulturalna wizyta właśnie pod siedzibą Gazety Wyborczej jest jak najbardziej na miejscu. Dziękuję wszystkim za przybycie. Z powodu tak srogiej pogody jest nas tutaj wielu, dlatego jako organizator kończę to zgromadzenie. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!